Witam Was. Dzisiaj kolejny temat, kolejny filmik. Dzisiaj zajmiemy się troszeczkę taką fajną rzeczą, która często rośnie na drzewach. Może już ktoś o tym słyszał. To się nazywa czyr, czarcie oko, czarna huba, czaga. Bardzo popularne takie nazwy są tego. Rośnie to przeważnie na brzozach i ogólnie tylko z brzóz powinniśmy to pozyskiwać, nie z jakichś innych drzew. Jest to forma takiego jak gdyby grzybu, można powiedzieć. Jeżeli drzewo zostaje w pewnym miejscu uszkodzone, następuje infekcja. Przeważnie są to drzewa około 30 lat, gdzieś tak. I to jest błyskoporek podkorowy się to nazywa. I ten grzybek po prostu zaczyna sobie rosnąć tam na tym drzewie. I niestety, ale on to drzewo będzie tak długo, długo, długo gryźć, że tak powiem, aż to drzewo w końcu umrze. I pierwsze wzmianki ogólnie o tej czadze już, która była stosowana już przeważnie już Hipokrates o niej już wspominał, już również używał jej na różnego rodzaju dziwne rzeczy. Tutaj to mamy, bo nie wiem, czy w ogóle będziecie wiedzieć, o co mi w ogóle chodzi. Tutaj to jest zapakowane. Dzisiaj nie moje ręce w kamerze, które są brudne, tylko żona, bo kopała cały dzień w ogrodzie nimi. Także dzisiaj ona ma brudne ręce. I tak dalej. No dobra, zaczynamy sobie dalej. Jeszcze o właściwościach troszeczkę chciałem wam powiedzieć. W XIX wieku ogólnie w medycynie ludowej była stosowana już przy bólach jelitowych, nadkwasocie, owrzodzeniach żołądka, przykładowo dwunastnicy, jakichś dolegliwościach wątroby, śledziony, w chorobach nowotworowych. Zewnętrznie również stosowano go do przemywania ran, zapaleniach jakiejś jamy ustnej, narządów rodnych. Przy nowotworach ogólnie jest stosowana już od jakichś 400 lat, można powiedzieć. Jedną z optymalnych funkcji czagi to normalizacja układu odpornościowego, czyli jeżeli jest za słaby, stymuluje go, żeby po prostu lepiej działał, a jeżeli jest za mocno pobudzony, wtedy ten układ odpornościowy, to wtedy go, tak można powiedzieć, przyhamowuje, żeby troszeczkę się uspokoił. Jest to właśnie idealne przy jakichś chorobach autoimmunologicznych. Wtedy można to fajnie sobie wynormalizować. Substancje z huby stymulują również makrofagi. Ekstrakty z huby poprawia również funkcję mózgu, można powiedzieć, oraz pamięć, można też powiedzieć. O, i pomaga nam się lepiej uczyć, jeżeli mamy jakieś egzaminy, również jest przy tym dobra. Pomocna przy cukrzycy, do obniżania poziomu cukru we krwi. Według różnych badań na całym świecie udało się potwierdzić takie właściwości huby czagi, jak to kto chce nazywać, takie jak oczyszczające, czyli że oczyszcza cały organizm, pomaga odtruwać wątrobę, stabilizuje pracę układu odpornościowego, ma właściwości przeciwgorączkowe, jest też dobrym przeciwutleniaczem. Posiada właściwości przeciwnapotne, jeżeli za dużo się pocimy. Reguluje poziom cukru we krwi. Ogólnie wzmacnia organizm. Ma właściwości przeciwbakteryjne. Również posiada właściwości przeciwzapalne. Pomocna przy walce z nowotworami. Przeciwwirusowe. Dobrze działa też na grypę oraz pomaga w wirusie HIV, jeżeli takiego ktoś ma. Obniża nam ciśnienie krwi, stymuluje szyszenkę i poprawia nam sen. Potrafi również częściowo naprawić DNA, jeżeli jest lekko uszkodzony gdzieś tam. Huba jest też używana w homeopatii jako nalewka lub ekstrakt, przeważnie w chorobie wrzodowej. Co do stosowania tej huby, no są tu, można powiedzieć, różne zdania, różne drogi na ten temat i można sobie robić herbaty według takiego przepisu rosyjskiego zatwierdzonego przez Ministerstwo Zdrowia ZSRR w 1956 roku. Wtedy robimy to tak: rozdrabniamy hubie na śrutę, no jest to też nie jest łatwe, pewnie jakoś tarką. Pół szklanki trzeba będzie zalać sobie litrem wody i zagotować. Przecedzić i pić profilaktycznie jedną małą szklankę dziennie, a podczas jakiejś choroby piło się wtedy trzy szklanki. W sumie nawet do dzisiaj to tam działa w Rosji. Herbatki z huby wzmacniają organizm do walki z chorobą, jakąś tam mobilizują go po prostu. Białoruska tradycja znowu zaleca dwie łyżeczki na pół szklanki ciepłej wody zostawić na noc do naciągnięcia, rano zagotować i pić 3 razy dziennie po łyżeczce.
Czesław Klimuszko, również taki znany, można powiedzieć, dzielarz, przy nowotworach zalecał mieszankę białej i czarnej huby z obu po pół kilograma razem wymieszać, potem łyżkę szczupkiem tej mieszanki zalać szklanką wody i gotować 10 minut. Po 30 minutach przecedzić i pić 3 razy dziennie po szklance, 20 minut po jedzeniu. Ekstrakt alkoholowy można również sobie z tego zrobić. To jest 250 ml suchego, startego czyru. Zalewamy 400 ml gorącego alkoholu 40%, czyli wódki. Zostawiamy na 14-20 dni. Filtrujemy i pijemy po 15 ml 2 razy dziennie przed jedzeniem. Tym ekstraktem alkoholowym można również wcierać go sobie w miejsca, gdzieś na skórze, gdzie pod nią mamy przykładowo jakieś guzy nowotworowe. Można również dodać do tej mieszanki troszeczkę gliznika, aby zwiększyć moc przeciwnowotworową. Można również zrobić sobie maść taką nagietkową i dosypać rozdrobionego czyru i jedną łyżeczkę tej maści na jedną łyżeczkę tego czyru, ale musi być naprawdę bardzo dobrze rozdrobniony, tak praktycznie na mąkę. I wtedy to sobie dobrze wymieszać i wcieramy to sobie w guzy koło 6 razy dziennie, jeżeli takie gdzieś są, można do nich dojść, że tak powiem. Czyr suszymy w temperaturze max do 50 stopni. Wyżej z niego wszystko wyparuje, stracimy i nie będzie nic. I również trzeba na to uważać przy zakupach, ponieważ no nie za bardzo wyobrażam sobie, żeby te wielkie takie firmy, które się zajmują tym na taką skalę, potrafiły rzeczywiście takie ilości tego czyru po prostu tak nasuszyć, jak to ma być. Ja mam ten mój jak to była ta strona? Apil.pl, tak. Jeszcze tam Wam dam linka na dole. Tamten pan się zajmuje, to jest Podlasia z czystych terenów, także od niego możecie sobie tam zaopatrzyć w to. Link wrzucę w opisie jak coś. Przy białej hubie jeszcze trzeba zwrócić tylko uwagę, ponieważ tutaj Czesław Klimuszko jak gdyby polecał pół na pół, ale no ta biała huba niestety ona troszeczkę jest, że tak powiem, no nie ma właściwości przeciwnowotworowych, dlatego ona może rzeczywiście tą mieszankę nawet troszeczkę osłabić przy nowotworach, no ale to już każdy musi sam wiedzieć. To są takie mniej więcej nowsze badania na ten temat. I jestem znowu. Teraz tak, chciałbym jeszcze powiedzieć, na Syberii praktycznie do dzisiaj jacyś leśnicy, myśliwi, jeżeli chodzą sobie po lasie, przeważnie zbierają sobie właśnie tą czagę, hubę, jak to tam chcę nazwać, zbierają sobie, kruszą ją sobie i fajnie jej sobie używają, praktycznie można powiedzieć, jako kawy też, czyli mieszają sobie łyżeczkę kawy i łyżeczkę tego razem i po prostu tak sobie to piją, tak to u nich mniej więcej się odbywa. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Jeszcze chciałem powiedzieć, jest też również Czantowie, to jest tacy, można powiedzieć, prymitywny naród, lud, można tak bardziej powiedzieć. Oni robią z tej huby również sobie taką czarną wodę do mycia, po prostu wrzucają ją do ognia, ona się wtedy całkowicie, cała tak się aż zrobi czerwona, tak się żarzy. I w tym momencie łapią ją, oczywiście nie gołymi rękami, bo by się sparzyli, i wrzucają ją do wiadra wody i w tym momencie mieszają tak długo, aż to się wszystko rozpadnie na drobne kawałeczki i powstaje wtedy tak zwana czarna woda, oni to tak nazywają. I tą wodą przeważnie bardzo często my to noworodki, ponieważ ona ma bardzo silne właściwości takie dezynfekujące. Coś można powiedzieć w stylu nadmanganianu potasu, coś takiego, te fioletowe takie kryształki. Także to jest naprawdę bardzo fajna sprawa, bardzo fajnie dezynfekuje to wszystko. Również używali też tej czagi jako, wdychali po prostu ten dym, można powiedzieć, przy rytuałach z tego. I miało to właśnie pomocne, było przy rytuałach takich oczyszczających również. Także to też fajne takie oczko tutaj jeszcze w tym jest, bardzo mi się to podoba. I tak to mniej więcej działa. I jeszcze jak zauważycie, można powiedzieć, jest taka zasada też w homeopatii, że to samo trzeba zwalczać tym samym. Teraz jeżeli popatrzymy, jak czaga się rozwija na drzewie, zainfekuje go na początku i zaczyna się wżerać w niego coraz bardziej, aż uśmierci to drzewo. Co tak się tak samo rozwija? Nowotwór się tak samo rozwija. Czyli można właśnie tym samym to samo atakować. Dlatego tutaj
wydaje mi się, że jest to dosyć ciekawa opcja. Kto jeszcze chce, może się jeszcze bardziej w to zagłębić. Ja tak przejechałem ten temat z grubsza, że tak powiem, no bo to jest naprawdę dosyć dużo. I pamiętajcie, że są dwa rodzaje i zawsze z brzozy jest czarna i jest biała. I przeważnie zawsze huba rozwija się na północnej stronie drzewa. Taka informacja. Także tyle i pozdrawiam.